W poprzednim okresie programowania, czyli w regionalnym programie operacyjnym na lata 2007-2013, Wielkopolska przeznaczyła 66 milionów euro, czyli ponad 300 milionów złotych na wsparcie projektów rewitalizacyjnych, ale również na projekty dotyczące instytucji otoczenia biznesu. Perspektywa miniona zakończyła się dużym sukcesem, ponieważ warto rozpocząć od tego, że jako pierwszy region w Europie podpisaliśmy taką umowę. Jako pierwszy region w Europie również zakończyliśmy realizację pierwszego projektu. Była to przebudowa starej przepompowni ścieków w Koźmieniu Wielkopolskim na Centrum Kulturalne. Także sukces niewątpliwie jest, no i nie chcemy zatrzymywać się. Chcemy inwestować również w tej perspektywie finansowej w podobne inwestycje, w podobne branże, że tak to nazwę. No i kwoty przeznaczone na ten cel będą też podobne. W poprzedniej perspektywie zrewitalizowaliśmy tak naprawdę 41 obiektów, czyli umowy z ponad 40 beneficjentami zostały podpisane. Do tej pory udało się zrealizować, czyli zakończyć inwestycje dla ponad 30. Około 10 jeszcze realizacji inwestuje, co nie oznacza, że te pożyczki nie są spłacane, wracają z powrotem do puli i myślę z powodzeniem będą również wykorzystywane w kolejnych latach już jako środki, które powrócą, to środki z tak zwanego revolvingu. Na podstawie przeprowadzonej analizy ex ante dla nowego okresu kwota przeznaczona na rewitalizację to 26 milionów euro, na efektywność energetyczną 40, czyli w sumie kwota 66 milionów euro porównywalna z kwotą z poprzedniej perspektywy na rewitalizację. Także środki są równie wysokie i biorąc pod uwagę globalną kwotę ze starej i z nowej perspektywy, są to bardzo porównywalne sumy pieniędzy, które będziemy przeznaczać dla beneficjentów. To są dwa różne obszary. Podpisujemy, myślę, lada dzień dwie osobne umowy na te dwa obszary wsparcia. Dlatego aplikowanie o wsparcie z jednego i z drugiego będzie odbywało się osobno. Natomiast siłą rzeczy te i rewitalizacyjne, i efektywnościowe energetycznie projekty są ze sobą w jakiś sposób powiązane, więc nie wykluczam, że pewne elementy rewitalizacji znajdą się w jednym i odwrotnie. Także myślę, że jest to jak najbardziej uzasadnione, że właśnie w te dwa obszary wchodzimy i są one ze sobą ściśle współpracujące.